Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Oto tier lista najlepszych moim zdaniem peace shooterów Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Gierka wyszła na Steam, więc warto sobie popatrzeć, jakie moim zdaniem pety są dobre. A troszkę grałem w tę grę, nie pety, bo już mi się myli, a peace shootery, czyli groszko strzelcy. Lecimy, słuchajcie, dam wam pierwsze, zacznijmy od groszka toksycznego. Jest to gość, który jest moją ulubioną postacią, zresztą Soulshibo bardzo często też długo grał też nią, ponieważ no on ma to do siebie, że zadaje obrażenia też obszarowe, można powiedzieć, i odłożone w czasie, rozłożone w czasie, to znaczy ta jego toksyczność jest naprawdę mega dobra. Jeszcze ciekawe jest ten agent Peace Shooter. Dużo osób stawia go jako naprawdę bardzo mocnego peace shootera, więc dam go na boskie. Ja go tak nie bardzo testowałem, ale z chęcią bym muszę pograć jeszcze tym groszkiem i zobaczymy. Zapowiada się naprawdę spoko. Słuchajcie, fuj, dla mnie to jest ten groszek kamienny, już nie pamiętam jego nazwy, ale no jakoś nie przepadam za nim. Elektryczny jest też super, podoba mi się. Nawet bym go dał, powiem wam, na boski, ale no super jest na pewno, może nawet na boski by był. Oczywiście tak samo powiem wam, dobry jest ognisty i ten lodowy jest bardzo dobry, nawet super. Zwykły groszek jest moim super, no jest też taki fuj bym dał, ale dajmy ok, bo jest lepszy niż ten kamień. Okej, okay, plazma moim zdaniem jest spoko. Ten tutaj peace shooter, który jest prawa czy jakoś tak, on jest dobry, nawet super, ale trzeba nim potrafić grać. Ten ninja daje na ok i tego tutaj również, więc to jest moja tier lista. Dajcie znać, jaka jest waszym zdaniem tier lista i które w komentarzach napiszcie oczywiście, które, czy co byście tu zmienili. A niedługo w kolejne poradniki i tier list.